Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Doroto. No witam Cię Jacku, witam Cię serdecznie. Dobry wieczór wszystkim naszym widzom. Tak. Cieszymy się, że ponownie Was możemy tutaj gościć w naszych progach, tak to możemy powiedzieć chyba. Tak, w naszych skromnych progach. Mam coś takiego dla Ciebie i dla naszych widzów. Co to jest? Jak myślisz? Poczekaj, bo to bardzo ciekawie wygląda. Tak. Powiedz, że to na pewno ma, na pewno, znając nasze opowiadanie ostatnimi czasy, na pewno ma to jakiś związek ze zdrowiem. Tak, ma to związek ze zdrowiem duży ponoć, bo miód według niektórych jest bardzo zdrowy. Wszystko, co z miodem jest związane, to jest bardzo zdrowe. A ostatnio był Dzień Pszczoły Międzynarodowy. O, tak. Ja w ogóle sobie myślę, że Dzień Pszczoły to musi być strasznie fajny tam w tych ulach. Myślisz, że tak wśród robotnic? Ja dowiedziałem się, że te robotnice żyją bardzo, bardzo krótko, bo tak. Miesiąc i nawet nie starczy na pół łyżeczki miodu, to znaczy tak malutko tego w ciągu swojego życia. A ta królowa może przeżyć do 5 lat. No widzisz? Bo tak. To właśnie tak jest, że zawsze królowa matka i w ogóle matka to żyje długo i wszystkie te swoje robotnice ich troski znosi. Tak, a dobrze, że wspomniałaś i pięknie połączyłaś, bo za niedługo Dzień Matki, 26 maja obchodzony, tak dzień serdecznie. Mamulki. Mamulki, dzień właśnie. Ale ja jeszcze coś mam na temat pszczół i miodu. Tomek Sochacki napisał. O i teraz przeczytam. Miejcie wzocy, pszczoły, a dejcie im pokój, co by robiły, bo pokiel bzuczą kansik we kwiatkach, to aspoń wimy, że koniec świata jeszcze tak wartko nie będzie. Tak, bo po prostu te pszczoły robią bardzo pożyteczną robotę. Zapylają te wszystkie kwiatki, mamy dzięki temu co jeść i poza tym ten miód, który wytwarzają, jest bardzo zdrowy. Ty lubisz miód, czy nie za bardzo? Lubię miód bardzo. Tak? Tak. Nie używam cukru w ogóle. Słodzę miodem. Mhm. I nie jesteś uczulona na pszczoły? Nie. Znaczy, wiesz, jakoś mnie nie kąsają. Nie wiem, z czego to wynika. Nie miałam jeszcze takiego przypadku. Bo jesteś słodka jak miód. Byłoby głupio kąsać. Może, już wiesz, mają tej słodyczy dosyć. Ale Dorota, może się wybierzemy do Dzięgielowa, bo w Dzięgielowie jest miasteczko pszczele. Tak, tam jest miasteczko pszczele, bardzo piękne chałupki tam są. Jakby tak ktoś się zastanawiał nad budową, tak, to może sobie tam iść podpatrzeć, bo tam naprawdę te ule wyglądają jak prawdziwe dzieła sztuki. Tak. Nie wiem, czy Państwo tak w ogóle lubią miód, to proszę napisać w komentarzach, czy lubicie pszczoły i co może warto zrobić dla tych pszczół, albo nie wiem, albo może nie warto nic robić dla pszczół, może niech sobie radzą. Ponoć tak takie podejście wychowawcze, słuchaj. A, żeby dzieci sobie radziły. No właśnie, to co tak, przechodzimy do Dnia Matki. No oczywiście, że ja pozdrawiam najukochańszą mamę pod słońcem, czyli moją mamę. No to ja tak samo. Właśnie, to będziemy się... Tak, no ale ty też jesteś mamą, więc dla ciebie to będzie takie trochę inne święto w tym roku, znaczy już nie pierwsze, nie zdradzając. No wiesz, no to naprawdę, to człowiek czuje, że taki jest spełniony życiowo. Ja zresztą chciałam właśnie teraz też pozdrowić wszystkie mamy, które właśnie się stały tymi mamami. To jest dla nich pierwszy dzień mamy, taki wyjątkowy. To jest zawsze jakieś przeżycie. No i wiesz, no też to takie było przeżycie, powiem Ci szczerze, u nas na Śląsku Cieszyńskim. Też się te matki zamykały w chałupach, żeby te dziecka jakoś tam w tych pierwszych tygodniach wychować. No zamykały, i tak, co, że mamy zamykały dzieci w ulach? Dobrze zrozumiałem? No tak, wiesz, no tak, jak masz takiego noworodka, no to tak za bardzo z nim, nie za bardzo, żeby tam ktoś przychodził, to bądź przyniósł. Więc te matki tak się tym macierzyństwem spełniały, że często było tak, że urodziły, no i mówią, że pojechały do Rzymu, jak to się mówiło w Śląsku Cieszyńskim, że ich nie ma, w sensie nie funkcjonują, bo się dzieckiem muszą zająć. A, no to bardzo ciekawe, takie historie. No dobże, no to a ty ja co? Ja to nie wiem, wiesz, bo ja w tamtych czasach nie żyłam, ale nasz pan profesor Daniel Kadłubiec jak zwykle tutaj przychodzi z radą. No i jak zwykle tutaj w jego dziele można było to wyczytać. A ty jak planujesz Dzień Matki spędzić? Ja planuję Dzień Matki, a to na pewno wiesz, z dzieckiem, bo to jest takie wyjątkowe święto i wtedy się tak świętuje. Potem jest Dzień Dziecka, też można świętować. Zawsze wtedy można powiedzieć, że się ma święto i się nic nie robi. Tak, możecie pojechać do tego Dzięgielowa. O, możemy powiedzieć, na przykład. Ile tam już, że tak powiem, odpuściło, ale teraz już chyba wszystko będzie powoli odpuszczać i będziemy wracać do tej normalności.
Tak, zgadza się. Pozdrawiamy wszystkich pszczelarzy, też z naszego regionu i nie tylko, tych, którzy się opiekują tymi pszczołami i dbają o ten nasz miód, który jest, i o te miodule. Dobrze. I o te mamulki, co dbają o to, żeby nie chybiło nigdy chleba i co chcą te dziecka tak za młodu ogibać, jak się to mówi, bo potem na starość to może być bieda straszliwo. Więc wszystkim tym mamom za ten trud wychowawczy my chyba dzisiaj będziemy dziękować. No i życzyć też, żeby było udane, żeby te dziecka wyrosły na fajnych chłopców i fajne dziołchy. No bo to tak. Też tak u nas było, że jak się chłopiec zrodził, to było wielkie święto, jak dziołcha, to tak średnio. No bo jak ci rodzice pomyśleli, jak trzeba będzie im weselicho sprawić, no to wiesz, każdy dziołcha to jest wydatek. Synek to tam jakoś okej pójdzie. Tak, ale teraz się to wszystko tak pozmieniało, że w sumie trzeba się cieszyć, że jest albo syn, albo córka. Najważniejsze, żeby dziecko było zdrowe, tak mi się wydaje. Oczywiście, tak? Zdrowie najważniejsze. Wracamy zatem do miodu. Dziecka trzeba żywić miodem, żeby były zdrowe. Właśnie, ja tutaj jeszcze mam takie słowa znowu Tomasza. Miód jest dobry na krzypoty, kuckań, jak kogoś ich bierze grypa albo aj na skórę. A jak pszczoły robią miód? Jak nazbierają nektaru z kwiatków, a wyfrukną do hula, to już w gębie z tego nektaru zaczynają robić cukier. No takie rzeczy pisze Tomek na swojej stronie. Pozdrawiamy też Tomka, który... Pozdrawiamy Tomka, pisze. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Ponoć słyniemy na całą Polskę z tego, że my są pracowici jako te pszczoły, więc... O! Też... No proszę, no to tutaj tak posłodziłaś trochę, ale bardzo dobrze. To bardzo dobrze. No i co, życzymy sobie takiego złotego miodu i takich właśnie, jakby to nazwać, tych wszystkich złotych pasiek na naszym Śląsku Cieszyńskim i widzimy się za tydzień. To będzie i czekamy coś... na wasze relacje też może na Facebooku z tego Dnia Matki. Może jakieś fajne zdjęcie wam się uda zrobić. Może wreszcie nie jakieś selfie na odległość. No przejedziecie tam na tą kawę, kapkę z mamą porządzić, co tam się u was działo w chałupach. Tak. Ja się też wybieram do mojej matki. Możesz pójść z miodem, żeby cały czas mogę być pójść z miodem. Konsekwentnie, tak. Tematycznie. Dobrze, proszę Państwa, kończymy na dzisiaj. Idziemy się napić tej herbaty z miodem i życzymy dobrego tygodnia. Jacek, wiesz, bo jakbyś tak pojechał do Zameczku Prezydenckiego, to tam mają inne napitki związane z miodem. Miodula je i wiesz, to może jako tako... Wiesz co, ja może zakończę już teraz, bo nie chcę się mieszać ani w zameczek ten taki polityczny, to znaczy ten prezydencki, ani też w nasz zamek Cieszyn. Miodula, to słuchaj, w co drugi chałupie, ja to tak powiedziałam, wiesz, żeby to tak nie wyszło. Wiesz. Właśnie, albo nawet w każdej prawie, że. Dobra, kończmy to, bo to zmierza w złym kierunku, jeszcze nie ma 21, za chwilę będzie jakoś kara, że my tu alkohol promujemy. My tylko o tym miodzie. Wracajmy do Ula w takim razie, bo staniemy się trudniami. Wracajmy do roboty, tak. Jacek, no i do zobaczenia. I do zobaczenia z Państwem się też. Do teraz widzenia. Pomyśleć, o czym będziemy rządzić za tydzień. Tak, jakaś pszczoła nas chyba ugryzie zaraz za karę. Dobrze, koniec, do widzenia, do zobaczenia.